Niestety nie ma was na trybunach, ale sercem i duchem jesteście z ruchem. Dlatego witam serdecznie wszystkich kibiców Niebieskiej Erki. Moi drodzy, przed nami krótka prezentacja przed rundą wiosenną sezonu 2020-2021. Zanim jednak poznamy głównych aktorów, chciałbym, byście odpowiedzieli. Wielka, wielka, wielka! A teraz poznajmy sztab szkoleniowy. Do przodu taktycznie, ale i zwarte. Mistrz strategii, Orzowski Bonaparte. To człowiek złoto, nasz admirał, ja mam oto. Torpeda, rakieta, trener Beretta. Na etapie szkolenia odgrywa też rolę Łukasz Molek, wychowany kruchu, przesiąknięty niebieskim kolorem. W sercu Erlidera, tu zaczęła się jego kariera. Świetnie sprawdza się w roli asystenta trenera. Bije do skacie łała, w trybie na pełnych obrotach. Wymaga mózgu operacji, potrzebna jest głowa. Zimna krew, prawdziwy talent, analiz jakości. Ją tu dodać taki właśnie jest Kuba Brzozowski. Ryszard Kołodziejczyk, klasa sama w sobie. Bramkarze w formie, przy nim forma wchodzi w krwiobieg. Je po głowie, wie co kiedy trzeba, by szczelnie strzec bramki, tanie skóry tu nie sprzedać. Kartki, formularze, po meczach sprawozdania. Na każdym szpilu przypilnuje kosz do zmiana. Andrzej Urbacie kiero nie do zastąpienia. Przypilnuje, czy za kartki nie pauzujesz teraz. Kiedy kontuzji ominąć nie sposób i gdzieś to zbiera mięsień lub kręgosłup. Chcesz do doktora się udać w tej chwili, wtedy na biało wjeżdża Czapla Filip. Poznaliśmy już sztab trenerski, dlatego najwyższa pora przedstawić tych, którzy dzielnie będą strzec dostępu do niebieskiej bramki. Przed nami chorzowscy bramkarze. W chorzowskiej bramce jak strażnik Teksasu stoi niezawodny bramkarz. Zielecki Jakub broni jak natchniony, to atut z każdej strony. Większość interwencji ma tu najlepsze odsłony. Wędrówka nasza ciężka, pełna wyboistości. Tomek Nowak, kolejna bestia, siła młodości, pomyślności. Torno w krwi i kości, z rezerw tudzież walczyć, trenować, reszta przyjdzie sama, uwierz. Witamy ciebie wśród niebieskiego grona, choć na razie w umowie pozycja wypożyczona. Aby każde twoje wejście na zero z tyłu zaliczone, jak uczyła. Cześć, widzący trzyma jak szalony. Droga do sukcesu nie usłana jest różami. Dalej niebiescy, jesteśmy z wami. Jedność i siła to kolektyw, drużyna. W drodze na szczyt nas nie powstrzyma nikt. Należy pamiętać o tym, żeby piłka wpadała jak najrzadziej do chorzowskiej bramki. Nie tylko bramkarze muszą stanąć na wysokości zadania. Przed nami chorzowska defensywa. Jak mur nie do przebicia, to Kacper będzie szak, nigdy nie odpuszcza krycia. Idzie na desant, na obronie, robi swoje małe dusze pod boje. Stery w dobrą stronę, na zero z tyłu i koniec. Wiedzą po brzegu, gaci klucz worku, że ruch obrońców nie kupił w worku. Gdy pod ich bramkę jak rycerz w zbroi wjechał z impetem Konrad Gasoli. Solidny grajek, dobre usposobienie, na co dzień uśmiech na twarzy. Na boisku skupienie jak gro nad rywalem się nie rozczula. Dobry duch drużyny to Kacper Kawula. Lewy obrońca Marcin Kowalski zawsze walczy do końca, doświadczony i ciaski. Co defensor, lecz wiele umiejętności ma w zanadrzu. Potrafi zaskoczyć w bramkę jak chociażby w Zabrzu. Z dechu wypożyczony Anatolij Kozłenko w linii obrony pokaże swoją wielkość. Lewa noga gra do przodu, to jego umiejętność. Ukraińskiego narodu w chorzowską nieprzeciętność. Szumi Kulejewski, chłopak w ruchu wychowany, murem w obronie, to jego zadanie. Nie przepuścić chłopa na swój plac. Wszystkim chorzowskim dobre plecy dać. Pomocą służy, także obrońca duży. Nie jeden wal do nóżki przyjmuje, uderza z siłą burzy. Składem drużyna niebieskich nieraz na deski rywala powala. To jest styl życia mi Piotr Kwaśniewski. No swój nauka, praca i pokora. Mateusz Lechowicz w roli defensora. Gra dla Chorzowa, 31 numer. Serką na piersi, wspiera niebieską gumę. Młody, lecz ambitny i uzdolniony chłopak. W ruchu postanowił przykopać się do złota. Od zawsze w Chorzowie pamiętam go z Józefki. Oto Jakub Złota, młody, ale wielki. Droga do sukcesu nie usłana jest różami. Dalej niebiescy, jesteśmy z wami. Wielkość i siła to kolektyw, drużyna. W drodze na szczyt nas nie powstrzyma nikt. Oczywiście obrona dostępu do własnej bramki jest istotna, ale nie wygramy meczu bez wykreowanych sytuacji strzeleckich, a za nie odpowiedzialni są pomocnicy. Łukasz Janoszka, Ecik, formacja pomoc. Zawsze niebieski, witamy cię w domu. Musisz nam pomóc i zdobędziemy awans. Walczyć do końca, nigdy się nie poddawać. Od tej rundy w ruchu z nami to Tomasz Mami. Z piłkarskimi skarbami pojawia
się na cichej. To jak strzał w dychę, nie może być inaczej. Na boisku ze sprytem, jak najlepsi gracze. Michał Muszyński, nazwa sama w sobie. Nie daje plamy, choć ksywę wszyscy znamy. Środek pola, to jego cały świat. Droga dobrze ułożona, bramki świata strzela tam. Gdy wchodzi na boisko, czuć powiew świeżości. Choć to jeszcze młody synek, nie brakuje mu jakości. Więc pracuje, by w pierwszym składzie być na stałe. Pracuje wytrwale, Tomasz Neugebauer. Prosto z Mikołowa, nasz następny zawodnik to Jakub Nowak, my stawiamy na swoich. Silni i dzielni, młodzi i głodni zwycięstw, by nasza LK była zawsze na szczycie. Temperatura rośnie, wrzątek we krwi, dogrywa numer 7. To dla niebieskich, dawaj pachoń, ty masz pomysł na grę. To nóż niebieski synek, nasze łazisko krew. Nie ma żelipa, żaden niedosyp kibica. Zapewnia wczoraj, dzisiaj i w tej sekundzie asysta wita. Nie jedna w niejednej rundzie, zwarty, gotowy tam, gdzie ruch gra jak ubródek. Karuszuk z Mikołowa, Patryk Sikora. To właśnie on strzelił w derbach zwycięskiego gola. Choć trafiła się kontuzja, to do góry głowa. Poczeka ekipa z Chorzowa, wracaj do zdrowia. Kolejne kroki stawiane w niebieskich barwach, to rozwój piłkarski w najwyższych standardach, choć konkurencja duża. Pracuje cierpliwie, zapamiętajcie nazwisko. Jakub Siwek, od bajca zawsze w ruchu, ten niebieski synek. Teraz pierwszy kontrakt w chorzowskiej drużynie. Pomocnik jak się patrzy, on tutaj nie zginie. Mateusz Wojtek, serca do walki słynie. Najmłodszy ze składu, pomocnik Chorzowa, Tomasz Wójtowicz, właśnie o nim mowa. Talent szlifować, trenować, nie przestawać. Robi to nadal i za to wielkie brawa. Kto w Bielsku Białej przecierał szlaki? Chłopak z talentem, nie byle jaki. Był czas na rekord, jest czas na nowe. Piotrze Wyroba, witamy w Chorzowie. Nie od dziś wiadomo, że najważniejsze w piłce nożnej są strzelone bramki, bo to one gwarantują zwycięstwo. Poznajmy tych, którzy odpowiedzialni będą za strzelanie goli w rundzie wiosennej. Przed nami napastnicy. Talent swój ukrył głęboko gdzieś w sobie. Teraz spróbuję wartości swej dowieść. Wierzymy, że pokaże wartość na boisku. Przed państwem napastnik to Michał Bisku. Niebieski rap, niebieska wersu linijka. Niebieski szpil, atak na bramkę przeciwnika. Kto tak nagina? Nasza drużyna znów na bitach. Na murawie widać Mariusza i Dzika. Nowa siła się kształtuje, powoli do celu pisz. Choć to nie lepszy będzie bramek. Kamil Zwiksz, młodzieńcza pasja styl. Przy cichej sześć możesz wołać się SOS. Zwycięstwo to nasz cel. Droga do sukcesu nie usłana jest różami. Dalej niebiescy, jesteśmy z wami. Jedność i siła to kolektyw, drużyna. W drodze naszych nas nie powstrzyma nikt. Poznaliśmy już prawie całą drużynę niebieskich i słowo prawie zdecydowanie jest tutaj słowem klucz, bo przed nami ten, który ma doprowadzić nas do celu. Kapitan Tomasz Foszmańczyk. Przywódca drużyny i tak już pozostanie. Pilnuje, by na boisku było zaangażowanie. Hej panowie, panie, to on z rywalami tańczy o niebieskim sercu. To Tomasz Foszmańczyk. Skoro mamy już cały skład niebieskich z nami, mamy też kapitana. Nie odmówię sobie przyjemności zadania tego istotnego pytania. Tomek, jaki plan na rundę? Wszystkich niebieskich kibiców witam. Wchodzę na bit jak na pokład kapitan. Nasze atrybuty, wiara, siła, męstwo. Dawać panowie, z Bogiem na zwycięstwo! Yeah!